Halleluja, dzień dobry. Bóg Abrahama jest dobry. Krótkie wideo, taka myśl fajna przyszła. Fajna, wyzwalająca. Że ja teraz wiem, naprawdę wiele wiem. Wiem, że Kościół Babiloński czyni tę ziemię złem. To jest cytat z jednej z piosenek Kazika Staszewskiego. Link podam w opisie. Ja teraz wiem, naprawdę wiele wiem, Babilon wielki czyni tę ziemię złem. To jest właśnie cały powód zła na ziemi. Kłamca, ten, który od początku kłamał, wąż. I kłamie i zwodzi narody wciąż. I jest napisane, ten starodawny wąż, jest napisane, że wszetecznica babilońska upiła winem szaleńczej rozpusty, winem duchowego wszeteczeństwa. Wszystkie narody oszalały. To jest to, co się teraz dzieje na całym świecie, ten Christmas przeklęte, tak zwane Boże Narodzenie, Bożka Narodzenie. Od początku już szatan przekręcał słowa Boga. Od samego początku, kiedy Adam z Ewą otrzymali przykazanie, otrzymali instrukcję, Torę. Od stwórców. Już wtedy szatan przyszedł i przeinterpretował słowa Jahwa. Czy aby na pewno Bóg powiedział, że jak zrobicie to, to się stanie tamto, rozumiecie? Czy aby na pewno Bóg miał na myśli taką rzecz? Nie, on miał na myśli inną rzecz. I to jest właśnie dzieło diabła. Diabeł zawsze tak samo postępuje. Jest kłamcą i przychodzi jako dobry doradca. Dobry duchowy doradca. Przychodzi jako posłaniec światła. Przybiera postać sługi sprawiedliwości. Zawsze działał w ten sposób. Od samego początku tak zwiódł pierwszych ludzi. I tak samo zwodzi teraz miliony ludzi poprzez rzymski katolicyzm czy rzymski protestantyzm. To nazywam, bo to wszystko jest, jak to mówi taki wierszyk, po co wasze swary głupie, wiecie, protestanci, spory z katolikami, po co wasze spory głupie, wnet i tak zginiecie w zupie. Taki wierszyk jest, tak, o straganie i tam warzywa się kłóciły, a i tak wszystkie do zupy poszły. Jezioro ognia i siarki. Nic radosnego. Tam będzie płacić zgrzytanie zębów. Taka myśl mi też przyszła na temat katolicyzmu, że uczniowie, sami uczniowie Chrystusa często nie rozumieli jego wypowiedzi. I podobnie jest z katolicyzmem. Katolicyzm to w ogóle nie są uczniowie Chrystusa. Ale jest to zwodniczy system, który okłamuje ludzi. Wszetecznica, która się rozsiadła na siedmiu wzgórzach Rzymu. Babiloński system religijny. W przebraniu uczniostwa Chrystusowego. I patrzcie, Chrystus mówił tak, że jest chlebem żywym, który z nieba przychodzi. Ale co miał na myśli? Kiedy mówił, że jest chlebem, miał na myśli fizyczny chleb? No, czy mógł mieć na myśli fizyczny chleb? Dosłownie hostię zamykaną na klucz w monstrancji? Kiedy Słowo Boże mówi w Dziejach Apostolskich dwukrotnie, wersety podam później w opisie, że Bóg nie mieszka w świątyniach wzniesionych ręką człowieka. Nie mieszka. Nie mieszka w świątyniach wzniesionych z kamienia. Wszechmocny Stwórca, który jest duchem, jest wszechobecny. Niebo jest jego tronem, a ziemia podnóżkiem jego stóp, tak mówi Pismo. Więc jak można go zamknąć na klucz w blaszanej puszce zwanej monstrancją, czy tam tabernakulum, tak to nazywają katolicy, katolicy hierarchowie. W piśmie jest mowa o tym, że uczniowie błędnie zrozumieli w pewnym momencie słowa Chrystusa, kiedy ten mówił, aby strzec się
kwasu chlebowego saduceuszów i faryzeuszów. Uczniowie mieli na myśli fizyczny chleb, że on mówi o normalnym, zwykłym chlebie do jedzenia. Nie wiem, czy ci faryzeusze i saduceusze mieli sieć piekarni wtedy w Judzie, w państwie judejskim, czy co? Ale jest potem wyjaśnione, że potem zrozumieli, że on miał na myśli naukę, nauczanie saduceuszów i faryzeuszów. Ich nauczania. Ich katechizm. Więc tak naprawdę to, że Chrystus jest chlebem, nie chodzi o jedzenie Jego ciała, tylko chodzi o Jego nauczanie. A Jego nauka, jak sam powiedział, nie jest Jego, ale Ojca, który Go posłał. De facto Chrystus głosił Torę. Zgodnie z tym, co mówi prorok Izajasz, że Mesjasz przyniesie prawo narodom. Proszę, czytajcie drugi rozdział Izajasza, czy 42 rozdział Izajasza. To o to chodzi, że ten chleb, jak mówi 6 rozdział Ewangelii Jana, jak się cały 6 rozdział przeczyta, nie tylko połowę, to tam jest wyjaśnienie, taka puenta na końcu. Chrystus mówi, ciało nic nie pomaga. Ciało Chrystusa. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które wam daję, są duchem i życiem. To jest ta jego nauka, czyli Tora Ojca. To jest nauka Chrystusa. Nauka Syna Bożego. I jeszcze jeden problem z takim nauczaniem, z tą adoracją hostii i kultem tak zwanego świętego sakramentu. Nie jest żaden święty sakrament. To po prostu zwykłe bałwochwalstwo. Przecież przykazanie dekalogu mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, żadnego obrazu. Żadnej rzeźby, żadnego obrazu. Nie będziesz tego czcił, oddawał temu pokłonów. Więc jak katolicy oddają pokłony hostii, dosłownie łamią to przykazanie dekalogu. Dosłownie to, co Bóg zakazał robić. Jak żeby Syn Boży mógł uczyć od Ojca rzeczy, które byłyby zaprzeczeniem czy podważeniem nauki dekalogu? No nie mógłby. To znowu jest dzieło diabła, który zawsze przychodzi, bierze Słowo Boże i tak przekręca, żeby człowiek myślał, że wykonuje wolę Bożą, de facto grzeszy przeciw Bogu. A myślicie, czy Adam z Ewą świadomy, z desperacją, w świadomy sposób zgrzeszyli po to, żeby umrzeć? No nie. Żeby być wypędzeni z raju? No głupi musieli być, żeby to zrobić w pełni świadomy sposób. Rzecz jest taka, że zwodziciel robi tak, że zwodzi. Wprowadza ludzi w przekonanie, że wypełniają wolę Bożą, kiedy tak naprawdę grzeszą przeciwko Bogu. I tak jest, właśnie dlatego on jest stwórcą katolicyzmu, protestantyzmu. Diabeł jest stwórcą katolicyzmu i protestantyzmu. To nie pochodzi od Boga, bo oni nie uczą tego, co mówi Słowo Boże. Jak mówi apostoł Jan. Kto mówi, znam go? Spytaj protestanta, przepraszam za słowo, mi się rymuje, bo rymy w głowie. Protestanci, palanci. Spytaj palanta protestanta. Też kiedyś byłem jednym z nich. Trzeba mieć dystans do siebie. Byłem takim palantem, który dał się wodzić diabłu za nos. Ale już dosyć tego. Ojciec jest dobry, łaskawy, cierpliwy, wyprowadził mnie z tego zwiedzenia, z protestantyzmu. Ale spytaj jakiegokolwiek protestanta, czy pełni wolę Bożą. Powie ci, że tak, stara się, że naśladuje Chrystusa. Są zwiedzeni ludzie. Nikt w pełni świadomy sposób raczej z tych ludzi, no, katolików, protestantów, nie grzeszy z desperacją przeciwko Bogu. Oni są po prostu zwiedzeni, tak jak Adam i Ewa. Co szatan robił na pustyni, kiedy chciał Chrystusa zwieść? Cytował mu Pisma Święte. Skocz z tej świątyni, bo napisane, czyż nie jest napisane, że aniołowie będą cię nosić na rękach, abyś nie zranił stopy o kamień? Czyż nie jest napisane? Widzicie, jak diabeł działa? Nawet Pism Świętych użyje, żeby cię zwieść. I tak właśnie jest w katolicyzmie i w protestantyzmie. Używa Słowa Bożego, pewnych fragmentów wyrwanych z kontekstu, po to, aby zwieść ludzi. Ludzie są przekonani, że pełnią wolę Bożą, kiedy tak naprawdę idą na zatracenie. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
wielu w owym dniu powie mi: Panie, Panie, w Twoim imieniu prorokowaliśmy, demony wyganiali, czyni wiele znaków i cudów. I co usłyszą? Odejdźcie ode mnie precz. Wy, którzy, co, szabat zachowywaliście? Nie. Wy, którzy dopuszczaliście się bezprawia. Bezprawia, anomos, brak prawa. Odejdźcie precz, powie Chrystus. Do katolików i protestantów. Do ludzi, którzy pobłądzili, dali się zwieść. Nie dajcie się zwieść. Nawet to, co mówię, badajcie w szerszym kontekście Słowa Bożego. Bo może ja buduję jakiś swój własny, mazurowy kontekst. Jeden z powodów, dlaczego umieszczam te wideo, bo chcę jakby weryfikować to, co mówię, z ludźmi dookoła. Po to Bóg dał nam zgromadzenie. To nie jest, że każdy jest samotny wilk. Ostatni Mohikanin Słowa Bożego na tej planecie. Nie, jesteśmy zgromadzeniem. I to jest fajne, że ludzie do mnie dzwonią i się dzielimy różnymi rzeczami, mają podobne spostrzeżenia, jak ja mam. Stąd ta ufność, że to Duch Boży nas prowadzi. Jeden Duch. Jest to Duch Słowa Bożego. Jest to Duch, który wywyższy Słowo Boże ponad wszystko. Halleluja. Więc zamykając jeszcze raz. Jak żeby Chrystus mógł uczyć ludzi oddawania bałwochwalczej czci jakiejś fizycznej materii, jakiejś fizykalnej rzeczy, tak jak hostia? Bo było kompletnie bez sensu. Z kontekstu widzimy, że jego, że tak jak nauka faryzeuszów i saduceuszów była tym chlebem duchowym, tym zakwasem, przed którym Chrystus ostrzegał uczniów, aby się strzec tej fałszywej nauki, bo co włożysz do brzucha, tym się stajesz. Co włożysz do głowy, to nauka faryzeuszy, kwas chlebowy ich, to cię zakwasi, zepsuje cię. Tak samo jest z hierarchią rzymsko-protestancką. Ci wszyscy pastorzy, wiecie, ci różni liderzy, księża, kler, katolicki, protestancki, ci tak zwani duchowni. To, co wkładają ludziom do głowy, to jest zakwas. I psują ich myślenie. Ale Bóg daje nam przaśniki, święto przaśników. Pierwszy dzień Pascha, 14 Nisan, potem 15 Nisan. Jest co? Przaśniki, dni przaśnego chleba. Kto z was zachowuje przaśniki? Kto świętuje? Alleluja, chwa. Według Tory, naszego Ojca. To coś mówi nam on o tym, żebyśmy byli przaśni w środku, nie byli zakwaszeni. A przaśny chleb, kto to jest? To jest nauczanie Chrystusa. Co to jest? Nauka naszego Ojca, nauka Syna, czyli Tora. Proste. To jest ten przaśny chleb, który powinniśmy spożywać. Tu, spożywać. Duchowy chleb. Nie chodzi o fizyczne rzeczy. Kolejny dowód z słowa Chrystusa do Samarytanki przy studni. To chyba 4 rozdział Jana Ewangelii. Ojciec takich szuka, którzy by mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. To było jego stwierdzenie, odpowiedź na pytanie. Była debata między Żydami i Samarytanami. Żydzi mówili, że w świątyni jest miejsce, gdzie Bogu należy cześć oddawać, a Samarytanie na górze Gerazim. A co Chrystus powiedział? Że nadchodzi godzina. Jest. Że Ojciec takich szuka, którzy by mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Bo Bóg jest duchem, a nie hostią. W duchu i w prawdzie. W prawdzie, a nie w mitologiach. Bożka Narodzenie, jakieś babilońskie święta. Niech się każdy pastor z tego pamięta. Wszystko zaczyna mieć sens, jak się bada szerszy kontekst. Chrystus Pan. Chleb z nieba nam dan. Ale to chodzi o Jego słowa, żeby rozważać Jego naukę. W duchu i w prawdzie mamy Bogu oddawać cześć. Bóg nie mieszka w świątyniach wzniesionych ręką człowieka. I szuka takich, którzy by Mu oddawali cześć. Nie w świątyni z kamienia, nie na specjalnych jakichś górach wzniesienia, ale w duchu i w prawdzie, tak jak chodzimy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ponad 300 dni w roku, tak? No. Hallelujah. Go home, read your Bible.